Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Jedziemy dalej. To już wszystko zbadane. Więc wpuszczę ją przodem. Wpadek, gdyby miał się znajdować jakieś pułapki. Ława tortur poprawiona z krwią, widać na niej również ślady paznokci. Okej, okay. Może to jedna z ich ofiar, z których porwali. Okej, okay, pułapka, hey there. Spoko. Just say the word. Dobra, możemy tam zejść z boku? Chyba możemy. Yeah. Zróbmy tak. Ostatnio wchodzenie od frontu okazało się nie najlepszym pomysłem, więc może i teraz tego nie róbmy. Just say the word. Na razie moi ludzie jeszcze mają hey trochę there. Zdrowia, więc nie będę odpoczywał. Czasami wydaje mi się, że robi to głównie dla swoich badań. Okej. Okay. Ty uciekaj. Zostawimy tą pułapkę sobie znowu rykoszetów. Jeszcze mógłby nie. I'm on it. I znowu sobie po prostu zwabimy wszystkich tutaj. Yeah. Niby nic nie mówił, wystarczy posłuchać, co gada o tym przyjaznym lordzie. Can do. Jeszcze możemy zrobić? Okej. Okay. Zobaczcie, że będzie wychodził. Dobra. Wszyscy ognia. Co tobie się stało? Eder. Adoracja wiernych. Strażniczka, głębokie rany? Trafienie krytyczne, podstęp... Ach, nie wiem, co to się wydarzyło. Dobra. Wszyscy ognia. Okej, okay. Nie udało się. Ona coś dostała za męc. No cóż. Żyjemy to jakoś. Dobra. Skupiliśmy ich tutaj. Będziemy w nich ładować magiczne pociski. Rzecz szybko naładowaliśmy. Skupienie. Potrzebujesz użyć tego, tak? O, wow, wow. Wybicie. Ty możesz strzelać do niego. Albo nie możesz. A jeszcze raz. Alot. Okej, teraz wiesz, tak. Spoko. Dobra, paladyn. Dostał się w ogień krzyżowy, ale zaraz temu zaradzimy. Dobra, ty możesz ją oślepić. Okej. Okay. Dobra. Załatwią. I zaraz zmieniamy się również nim. Dobra. Ciebie przemycimy. Czy udało się go uślepić? Chyba nie. Dobra. To załatwcie ją po prostu. Okej. Okay. Eder zdecydowanie potrzebuje odpoczynku. Na razie może się po prostu ukryć. Okej, okay, świetnie. Ten z pistoletami padł. Tylko to musimy się załatwić. I spoko. Ale teraz potrzebujemy zdecydowanie odpoczynku. Co my tu mamy? Solidny... Solidny pancerz. Solidna jakość. Okej, okay, spoko. Bierzemy wszystko. Just say the word. Kolejna inna z haczyką. Linka z haczykiem. Just say the word. Ostatnio jedno zużyłem na urwisku, ale... Ale aż tak dużo? Ciekawe, do czego nam będą potrzebne. Okej. Okay. Chyba dalej nie przejdziemy. Okej, okay, nie, jeszcze tam mamy przejście, dobra. Teraz odpoczniemy. Celność. Dzicy. Nie ma przeciwko ludziom.
Powiedzmy, że wszystkim damy redukcję obrażeń. Możemy jeszcze ruch dawać. Możemy mnożnik leczenia dać. Plus jeden. Mnożnik leczenia. Nie, ten mnożnik leczenia w takim razie jest lepszy. Myślałem, że troszkę większa jest ta redukcja obrażeń, ale jak tak, to nie. Dobra. Coś jeszcze. Zostawmy na razie tak. Okej. Okay. Yeah. Kończono budowę, zachodni barbarkan. Teraz się temu przyjrzymy. Jakieś zadania? Nie. Zachodni barbakan dał nam więcej obrony. Co dalej możemy kupić? Myślę, że po prostu będę wykupywał po kolei te upgrade'y. Już nie ma chyba za bardzo takich budynków, które bardzo chciałbym posiadać, więc po prostu po kolei będziemy jechać. Okej, niech będzie dziedziniec. Niektóre rzeczy pewnie chyba wymagają dziedzińca. Tak. To niech będzie dziedziniec. Da to nam przy okazji trochę splendoru. Dobra. Hey there. I rampu cupuru po cupu. Co my tutaj mamy? O! Chyba wiem, po co potrzebowałem tyle linek. Droga kończy się urwiskiem. Po drugiej stronie przepaści znajdują się szczątki zrujnowanego mostu. Zbadaj okolicę. Ciemności w dole rozciągają się z całym zasięgiem wzroku. Z czeluści wznoszą się spękane kamienne kolumny, szczątki nieobecnego mostu. Wydaje się, że po drugiej stronie widzisz długi kamienny most. Z kamieni po obu stronach przepaści wystają drewniane belki. Pomimo swojego wieku wyglądają one wystarczająco mocne, by utrzymać kotwiczkę i inną. Droga kończy się urwiskiem. Po drugiej stronie przepaści znajdują się szczątki zrujnowanego mostu. Okej, wiecie co? Zanim przejdziemy, to nam gdzieś tutaj zaprowadzi. Jednak wiecie co, wróćmy się tutaj. Wygląda na to, że tutaj też coś może być ciekawego. Albo się okaże, że tutaj będą po prostu zamknięte drzwi. Taka też jest możliwość. The word. Jest tutaj coś? Tak, dokładnie. Zamknięte drzwi. Super. Dobra, wracamy się. Jednak będziemy musieli użyć tych kotwiczek. Pytanie, jak dużo. Okej, okay, just say the word. Okej. Okay. Hey there. Dobra. Przerzuć nad przepaścią linę z kotwiczką. Bierzesz belki po przeciwnej stronie otchłani i przerzucasz na nią kotwiczkę. Kotwiczka zaczepi się jeden z belek, zagłębiając się drewno w miarę tego, jak ciągniesz linkę. Kilka mocnych szarpnięć upewnić się, że połączenie jest bezpieczne. Wolny koniec liny mocujesz na jednej z pobliskich belek. Przeciągnij się nad przepaścią. Przemieszczasz się powoli, lecz pewnie. Dookoła słyszysz echo ciężkich oddechów. Gilly, Lockwood, rozpaczona matka oraz Alot odczuwają zmęczenie. Docierasz na drugą stronę bezpieczny, lecz wyczerpany. Okej. To nie jest najlepsza pozycja bojowa. Ale możemy otworzyć do niej ogień od razu. Dobra. Będziemy musieli się tutaj przemieścić. Okej. Co im się stało? On się zatrzymał. Dobra, to możesz go przewrócić, żeby cię za bardzo nie pcharatał. Okej, okay, zaraz ich więcej przyjdzie. Unieruchomienie. Okej, okay, dobra, nic poważnego. Oni mogą sobie stać. Dobra.
Just say the word. Okej, nie, ona jest sparaliżowana, więc nic nie może robić. Chyba paladyn trochę oberwał czarów. Co im możemy zrobić? Coś fajnego im zarzućmy. Możemy wypróbować ten czar zamętu. Zobaczmy jak on się... Mogę mieć trochę dużą wolę. Więc może to nie będzie aż tak dobre. Dobra, tutaj ludzie trochę oberwali tymi czasami, co wrócili. Możemy ich trochę podleczyć, czemu nie? Okej, okay. Wszystkich ich zamęciło, świetnie. Dobra. To możesz go zaszczepić, bo rzucił się na Lota. Okej, okay, jak długo ich potrwa zamęt? Tylko jeszcze chwilę. Dobra, świetnie. Wracaj. Wow, nieźle cię pocharatało. Może wyślemy... Wyślemy tutaj złodziejczynię, żeby również ich haratała. Ty możesz... Blokadę bólu. Tak, możesz go trochę wyleczyć. Okej. Wyślemy ją tutaj, żeby haratała tego. Możemy pomóc jakimiś rzeczami. Okej. Okej, a Lot padł? Ha, chyba nie zdążyłem go wyleczyć. Tak, pewnie któryś z nich go fokusował. No cóż, trudno. Dobra. Dobra. Spoko. Zostałaś też poważna rana. Mhm. Okej. No, solidny garłacz. Teraz się temu przyjrzymy. No, za tym nic ważnego. Hey there. Your thoughts must flow deeply. Jak śpiewa, jak szybko strzela ten garłacz, bardzo wolna, więc chyba nie chcę zamieniać z kuszą, bo ta tylko niska, więc troszkę szybciej strzela, również ma niezłe obrażenia. 8-11. Więc obrażenia z tego garłacza chyba nie są aż takie dobre. A ma aż 10 przebicie osłony. Ty masz przebicie osłony? Nie. A masz dużo większe obrażenia, o ponad 10, więc... Hey, zostawimy na razie tak, jak jest. Dobra. Staliśmy tutaj klucz? Tak, możemy już otworzyć. Okej. Jakiś kolejny fanatyk. A ty lepisz go tu. Jest oślepiony, jest oślepiony. Świetnie. Dobra. Tam. Okazuje się, że Lili ze sztyletami działa sobie dużo lepiej niż z łukiem. Więc chyba częściej będę ją wręcz używał. Dobra. Karol Koran. Usun... A, okej, okay, kolejny jakiś narkotyk. No i zestaw. W sam raz. Okej. Okay. Czy chcemy na niej zakładać pułapkę? Znając życie, to... Będzie znowu paru ludzi z garłaczem, więc... Ale dobra, spróbujmy. Okej, okay, ładne obrażenia na początek. Easy.
Co on rzucił? Oszołomienie, spoko. Chodź tu, Alot. Okej. Fajnie. Spoko? Ta, Gili dużo lepiej sobie radzi. Walce wręcz. Okej, czy ktoś tu jeszcze będzie? Czy to wszyscy byli? No to, że tak. Just say the word. Okej, wygląda na to, że nie będziemy wchodzić głównym wejściem do czegokolwiek, coś tu się znajduje. Tylko może spróbujemy zajść jakoś z boku. Do drewnianej kukły przymocowano czaszki. Okej? Okay. Znaczy nie okej, okay, ale... Ale... Okej. Okay. Nie wiem... Przeglądać lepiej... Otoczenie. Dobra. Hey there! O, pokazuję na fajnie. Awans. Przy okazji możemy użyć tych pułapek z błyskawicami. Wyglądają całkiem fajnie. Przynajmniej to jak przed chwilą poraziły mnie. Wyglądało całkiem fajnie. Okej. Zbrojmy jeszcze tą jedną. Możemy kolejną zostawić. I za chwilę tutaj kogoś zwabimy. Ale najpierw awans. Ja uważam, że awanse są fajne. Dobra, dam skradania. Trochę atletyki, przetrwania. I jakieś nowe rzeczy pewnie dostaliśmy, co? Zuchwały atak. Rzgocący cios. To już mieliśmy ucieczkę, riposta. Łoczyk aktywuje, nie szuka okazji. Ataki przeciwnika na odbicie i chybienia mają szansę wywołać natychmiastowy pełny kontratak. Wymaga użycia broni białej. Średnio. Znaczy no generalnie brzmi fajnie, ale... ale... Łoczyka powala jakoś w obrażenia. Iść. Zwinne uniki. Zamieniający chybienia na wiele draśnić. Na sobie zajmowała się draśnić na chybienia. Refleks. Incoming hits and converted to graces. Reflex only. Okej, czyli jakby ulepszone uniki. Tak jak było w... tak jak było w D&D. Atut, który pozwalał 50% zmniejszyć obrażenia przy rzucie obronnym na zwinność. To jest bardzo podobne. Koordynacja pozycji dwa razy na potyczkę. Okej. Okay. Przerwanie walki dwa razy na potyczkę. Okej, spoko. Głębokie rany. Wszystkie obrażenia cięte, kłute i miażdżone spowodowane przez Łotrzyka zadają też periodyczne obrażenia bazowe. Obrażenia bazowe 3-4 na 3 sekundy przez 11 sekund. Okej, okay, brzmi spoko. Kiedy Łotrzyk jest współodpowiedzialny za flankowanie wroga, ofiara dodatkowo jest pod wpływem rozkojarzenia. Szkoda, że to nie mówi, czym jest rozkojarzenie. Wiecie co, na razie spróbujemy te głębokie rany. Brzmi całkiem fajnie. Może obrażenia nie są zbyt duże, ale to są obrażenia bazowe, więc nie podchodzą pod redukcję obrażeń. No i pewnie się jakoś będą skalować. Ale dobra, no zobaczmy to. Brzmi fajnie. Dobra. Ustawmy tutaj. I zaraz kogoś zwabimy. Solidna brygatyna.
Tutaj widziałem, ktoś tutaj chodził. Yeah? Ty jesteś, panie? Tak. Zastrzelił w tego kultystę. Okej. Zapniemy jeszcze, może się jeszcze trochę, żeby ta błyskawica nas nie trafiła. Może najpierw kultystę ognia. Hej. Hej there. Okej. A, nas oszołomił, dobra. Możemy im, odpłacić pięknym za nadanne. Ja? Yeah. No, co jej się stało znowu za mną? Okej. A, wszyscy ognie na nią. A, nie będzie leczył tego. Ich trzeba najpierw zdejmować. A, możesz się przewrócić. Okej, świetnie. Ci umysłożercy, bo są problematyczni. Oni rzucają ten zamęt. Okej. Sporo pieniążków wyrobimy, jak wrócimy teraz do miasta. Sporo solidnych rzeczy na sprzedaż. Okej. Let's see what's in here. Co my tu mamy? Chyba mamy tam, gdzie mamy się dostać miejsce, więc na razie jeszcze tam nie pójdziemy. Okej. Wróćmy się. Spróbujemy zostawić jeszcze tą wrzącej mgiełki. Lodowa kolumna. Okej, zobaczmy to. Okej. Druga linia ognia. Chyba jej się nie zdarzy. Chyba jej się nie udało zostawić pułapki, dobra? Dobra, i tak jak wcześniej, najpierw kultystów. Okej. Fajnie, ty możesz stankować dwóch. Możemy ten pilar mu przywalić, chociaż to nic niewiele da. Dobra. Nekrotyczna lanca. Chociaż tutaj pomożesz trochę jemu. Naładujemy, myślę, że ten krzyk i nim uderzymy. Okej, świetnie. A tam jest jeszcze drugi. Ale to jeszcze nim się zajmiemy. Dobra. Jeszcze raz uderzenie. Gdzie ty jesteś? Tutaj pójdziesz, okej? Coś nie wchodzi ci ten krzyk, dobra. To jedziemy z tym. Nieźle oberwała. Spoko, podleczymy. Tak, tej szczery. Bywają bardzo denerwujące. Możesz oślepić gościa. Okej.
Tak, ci strażnicy bywają upierdliwi. Okej, okay, ten się rzucił na gili. No to... zły cel wybrałeś. Już kogoś w swoim własnym rozmiarze. Raeder. Bij dalej niego. Świetnie. Dobra. I co my tu mamy? A, więcej pierdółek. Sure. Yeah. Hey there. No i zobaczmy. Ty pewnie będzie znowu więcej nazwisk dla kickstarterowców. Coś tutaj jeszcze widzimy? Jakieś przejście dalej, kolejny poziom. Dobra. No to zanim tam wyjdziemy, zobaczmy, co tutaj pominęliśmy. Wygląda na to, że coś ważnego. Krew krzepnie pod rozciętym gardłem trupa. Zwłoki kobiety nachylają się, jakby obserwując wypływającą z siebie krew. Zbiornik krwi. Kiedy dochodzi do zbiornika krwi, lepka ciecz burzy się i bulgocze. Czujesz, jak na powierzchnię wydobywa się esencja, jak sięga do ciebie szepcząc. Ktoś powinien to posprzątać. Jakaś dziwna moc zdaje się ożywiać krew. Zaryzykuję stwierdzenie, że cokolwiek to jest, nie ma przyjaznych zamiarów. Miejsce pełne śmierci. Nie powinniśmy tu dłużej przebywać. Wrzący kocioł nienawistnego nasienia Skaena. Może jest tchórzliwy, ale nigdy nie brakowało mu determinacji. Dobra, sięgnij duszą do zbiornika krwi. Słabe szepty przychodzą w kakofonii głosów. Wyobrażasz sobie, że otacza cię setka mężczyzn i kobiet. Ich nagie ciała są udręczone i skrwawione lub dodarte ze skóry i pokryte muchami. W pustych oczodołach połyskują czarne kamienie. Wołają głosem. Cóż, kolejna dusza płonąca gniewem? Czy tylko przyglądająca się? Możesz długo czekać. Skończyliśmy już nasze dzisiejsze dzieło. Kim jesteście? Nikim, poddanymi, niewolnikami, dziwkami, wykorzystanymi i porzuconymi. Odebrano nam niemal wszystko, ale tę odrobinę, która została, oddaliśmy tutaj. Płonęła w nas nieustająca, nienasycona wściekłość, ale nienawiść można przekuć w broń, jeżeli jest się gotowym zapłacić cenę. Za życie byliśmy słabi, ale po śmierci dokonaliśmy wyboru. Wybór daje moc. Teraz możecie uciec swoim ciężycielom i ruszyć dalej. Do kolejnego życia w znoju i obelgach, dopiero kiedy weźmiemy odwet. Szkoda, że nie ma w tobie nic użytecznego. Zaczekaj, chcę się dowiedzieć, co zrobiliście. Powierzchnia zbiornika zaczyna marszczyć się od falującego chóru perwersyjnego śmiechu, który rani ci uszy. Płynąca krew porusza ogromną metalową klatkę, jakby w pół zanurzoną w zbiorniku. Klatka kołysze się na zardziwiającym kroszku i głośno skrzypi, jakby w odpowiedzi na twoje pytanie. Czekajcie, chcę zadać jeszcze kilka pytań. Widzący czas na pytania już minął. Okej, okay, zbyt dużo się widzieliśmy. No cóż, trudno. Tutaj mamy? Nie. A tutaj coś jeszcze mamy. Pułapki. Okej. Okay. Będzie więcej ludzi. Więcej pułapek, na pewno. Okej. Okay. Hey there. Just say the word. Jakiś klucz. Ostatni dziennik Jonasa. Kolejny. Dużo tych ostatnich dzienników. Just say the word. Z
Arkanickie pismo. Ta. Jakieś pierdoły. Just say the word. Dobra. Hey there. Just say the word. Not a problem. Mhm. As promised. Okay, found it. Pułapka. To już tutaj nie może być na tym poziomie. Dużo doświadczenia zrobię na tych pułapkach. Just say the word. Okej. Strażnik świątyni. Robicie co, ustalimy się tak. Spróbuję w końcu coś zrobić z tymi pułapkami pożytecznego. Dobra. Okej, 13 kłutych, fajnie. Okej, chyba sami się zraniliśmy również. No, może nie. Dobra. Fanatyk umysłożerca. Tłuszmy ogień na tych umysłożerców, dopóki możemy. Nie, tak. Okej, dobra. Dobra, trochę to nie wyszło, ale jakoś to zadziała. Dobra. Okej, ty jesteś zamęcony. Tak właśnie ci umysłożerci nas cały czas zamęcają. To jest bardzo irytujące. Okej. Nagili się teraz jeden strażnik. Więc pewnie zaraz będzie musiała odwet wykonać. Okej. Tak, Eder był zamęcony i dlatego. Okej. Okej, jeszcze raz tu. Ta, ty nie ładujesz zbyt szybko ostatnio swoich zdolności. Okej. Znowu już ci ponagili, to pożałuję. Super. Okej, teraz wszyscy niech pomagają Gili. Okej, jeszcze raz szkielety. Świetnie. Jeszcze ty. Super. Prawda, ci strażnicy są wytrzymali. Ale jakoś się z nimi daje radę. Okej. Just say the word. Co my tutaj mamy? Rytuał ukrytych cudów. Mechanika plus 3. Tak pewnie nigdy nie zużyję tych rytuałów. Okej. W następnym odcinku zwiedzamy jeszcze tutaj parę tych komnat. I wchodzimy chyba na wyższy poziom. Ciekawe, gdzie to nas zaprowadzi, bo skoro najpierw schodziliśmy niżej, a teraz schodzimy z powrotem wyżej, no to powinniśmy się gdzieś pojawić na poziomie ziemi. Więc zobaczymy, kto za tym stoi, za tym spiskiem. Jeszcze okaże się, że cała wioska spiskuje i... Prawda jest. Mroczni kultyści pod ziemią. Dobra, w każdym razie widzimy się już niedługo. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Hej!